Słuchajcie, zrobiłem film, ale postanowiłem do niego też zrobić wprowadzenie, bo taki film bez wprowadzenia jest po prostu słaby. Przed chwilą wróciłem z lasu i latałem tą awatą na full przez taki wąwóz i ścieżki bardzo stromo położone. To jest taka górka, gdzie jest downhill, chłopaki zjeżdżają na rowerach. I leciałem na fulla, starałem się lecieć naprawdę na maksa, jak tylko mogłem. Zobaczycie, powoli się rozkręcam podczas tego filmu i finał jest najlepszy. A ona dość dobrze sobie radzi. Tutaj patrzę jeszcze na ujęcia, nie stabilizowałem ich w Gyroflow, a to jest możliwe. Gdybym wyłączył stabilizację tą wbudowaną i stabilizował w postprodukcji w Gyroflow, na pewno nie byłoby tych ruchów na boki takich, ale ogólnie jestem mega zadowolony. To jest taki dron i jeszcze no, jedna taka uwaga, którego trzeba odkryć. To trochę tak jak Alicja w Krainie Czarów. Jak oglądasz, jak on leci i próbujesz nim latać jak Maviciem, to jest dramat, to jest ziemniak. Ale jak przełączysz go w tryb manualny, wyćwiczysz na symulatorze, to wchodzisz faktycznie w tą króliczą, na drugą stronę króliczej nory i odkrywasz prawdziwy świat. Dla mnie ten Cinewhoop jest ok. Jestem z niego mega zadowolony. Zobaczcie, jak on latał. Więcej powiem wam w międzyczasie. Jeszcze powiem tylko, że po tym crashu na samym końcu zrobiłem Turtle Mode, czyli ten tryb żółwia. Przełączyłem się i byłem w stanie wrócić do siebie. Tutaj osiągałem mniej więcej odległości około 200 metrów. Żadnym innym dronem nie miałbym takiego zasięgu i takiej wizji jak tutaj. Cinewhoopem parę razy to robiłem, na przykład Protekiem. I za każdym razem mi cięło ten zasięg. Najpierw wizja, a później RC. Także miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnym odcinku.